Witam wszystkich bardzo serdecznie z pokoju, a zarazem jednocześnie zaaranżowanego studia klubowej telewizji Widzewa Łódź, prosto z hotelu Gold City w tureckiej Alani. Ze mną jest obrońca pierwszej drużyny Widzewa Patryk Stępiński. Witam Cię. Witam Patryk, zanim się tutaj spotkaliśmy, no nastawiałeś się trochę na row. Z czym to spowodowane? Nie, no już wszyscy w zespole, wszyscy ogólnie wokół klubu, w tym ja, śledzimy śledzimy czasami co się co się dzieje że są czasami jakieś tam ukąśliwe można powiedzieć komentarze czy jakieś pytania więc więc tutaj pół ten pół serio. Tutaj powiedziałem ci żebyś żebyś przekazał do kibiców że, że jeżeli mają jakieś ciężkie pytania to że, że jestem na nie gotowy. Tradycyjnie pamiętajcie że możecie zadać pytania na czacie yy, na YouTubie. Yy. Mamy drobne problemy techniczne. Nie wiem czy mam mówić od początku, ale witam was jeszcze raz serdecznie ze studia zaaranżowanego studia widzę w TV w tureckiej Alani, prosto z hotelu Gold City. W telegraficznym skrócie ze mną jest Patryk Stępiński, obrońca pierwszej drużyny Widzewa. Patryk, witam cię ponownie. Witamy ponownie. Tak jak rozmawialiśmy tutaj przed chwilką, szykujemy się na mały roast, bo tak jak Patryk przed chwilką wspomniał, czyta czasami opinie kibiców i, i zdaje sobie sprawę z dużej presji, z dużego ciężaru gatunkowego chyba, jakim jest gra w Widzewie, prawda? No na pewno. Ja już styczność kilka lat temu, będąc tutaj w klubie zawodnikiem, teraz ponownie się z tym wszyscy tutaj mierzymy. I jesteśmy gotowi na to, że tak było, jest i będzie w tym klubie. To drugi, a zarazem jednocześnie ostatni live z tureckiej Alani. Przypominam o tym, że możecie zadawać pytania za pośrednictwem czatu. Już pierwszy użytkownik Moncio napisał Cześć Patryk. Witam. <laughs> Patryk, dzisiaj kibice nie mieli okazji oglądać spotkania. Wiem, że kibice, znaczy pił, kibice, piłkarze, nie lubią takich pytań em, na zasadzie, jak ocenisz mecz. E, ale chciałbym, żebyś tak w telegraficznym skrócie opisał, jak dzisiejsze spotkanie, co ważne, zwycięskie, wyglądało z twojej perspektywy. No na pewno na samym początku szkoda, że, że akurat to spotkanie nie było transmitowane, ponieważ uważam, że to był hmm, po względem taktycznych najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Od początku można powiedzieć, że narzuciliśmy tam jakiś, jakiś swój styl. Hmm, wiadomo, jak to w naszym przypadku przytrafił się, przytrafił się jakiś jeden błąd w defensywie, który, który na początku hmm, sprokurował bramkę dla przeciwników. Ale też co może być pozytywne, to to, to że mm, specjalnie się tym nie przejęliśmy, kontynuowaliśmy to, co sobie założyliśmy przed meczem. No i dosyć szybko wyrównaliśmy, wyszliśmy na prowadzenie. W, można powiedzieć, druga połowa również się zaczęła dla nas korzystnie, czego czasami brakowało w meczach ligowych w poprzedniej rundzie, że, że przy wyniku. Mm, Bliskim emisu, lub minimalnym prowadzeniu dla nas. Czasami tą, tą bramkę traciliśmy, a tutaj byliśmy w stanie podwyższyć wynik tego spotkania, no to, co się skończyło zwycięstwem 3, 3 do 2 dla nas. Czekamy na to, aż pojawi się Was więcej na naszym live, na czacie. Już pierwsze pozdrowienia z Norwegii, z Radogoszcza więc więc całkiem, całkiem sporo osób już się pojawiło. Zanim zaczęliśmy, wspomniałeś, że jesteś gotowy na trudne pytania, więc pierwszy pozwolę sobie zadać ja, żeby było już z wysokiego C. Czy w, jesteś w stanie opisać bramkę, którą twoim zdaniem w jakiś sposób zawaliłeś w tej rundzie? No na pewno od razu pierwszy mecz, który się nasuwa, to jest pierwszy mecz po powrocie Herbert Głogów. Można powiedzieć, że do w 55. minuty yy, mimo krótkiego czasu, jaki, jaki przybywałem z zespołem, wyglądało to na całkiem przyzwoitym poziomie, ale właśnie jedna zła decyzja yy, około 60. minuty meczu skończyła się tym, że, że źle przyjąłem tą piłkę. Yy, poszła z tego akcja, byłam dla, dla Herbergo Głogów i, i, i mówię, yy, następna sytuacja na, w tym samym meczu na 3-0 gdzieś gdzieś od razu pokazało mi, że nie będzie łatwo w bocznym sektorze, Mikołaj Lebedyński mój, mój dobry kolega z Wisły, Płock, dostał piłkę, odbiła mi się od, od, od pięty rykoszet Wojtek powłoski w tej sytuacji również jak w poprzedniej był, był bez większych szans później się śmialiśmy właśnie, właśnie z Wojtkiem czasami, czasami z tej sytuacji, no i to jest taki, taki można powiedzieć pierwszy mecz, który się nasuwa pierwszy taki poważniejszy błąd starałem się w następnych spotkaniach już te Błędy można powiedzieć minimalizować, no i w większości wypadków to się udało. Nie przypominam sobie, żeby, żeby jeszcze jakiś taki kolejny mecz, czy taki fragment meczu, jak właśnie w tym głogowie się zdarzył, pamiętam, że też po dwóch bodajże miesiącach, czy po trzech miesiącach właśnie radio widze zadzwoniło do mnie i, i właśnie też nie omieszkało po dwóch, trzech miesiącach mi o tym o tym meczu przypomnieć, co też pokazuje, że, że żeby czasami zapracować sobie na jakąś dobrą opinię potrzeba, potrzeba kilku miesięcy, a wystarczy jeden mecz, gdzie, gdzie można jakąś łatkę komuś, komuś przypiąć i, i albo e, wypomnieć jakiś błąd, który, który no jest nie, nieunikniony. Myślę, że to jest trudne szczególnie dla obrońców i bramkarzy. To defensywie pamięta się szczególnie jakieś kiksy. Jakub Wawrzyniak, no przecież wszyscy pamiętamy to poślizgnięcie z meczu z Niemcami 2-2. No niestety Kuba Wawrzyniak to bardzo dobry obrońca, reprezentant Polski wielokrotnie, ale wszyscy pamiętamy to poślizgnięcie, które kosztowało nas remis w meczu towarzyskim tak naprawdę. Przed chwilą mieliśmy atak na drzwi frontalny. Zastanawiam się, czy jesteś w stanie wytypować osoby sprawców tego całego zamieszania. Hmm. Myślę, że ja jestem w stanie, ale, ale to już po, po live sobie wyjaśnimy, czemu taka sytuacja nastąpiła i... I myślę, że na pewno dużo śmiechu tutaj, też, też warto podkreślić e, takie zgrupowanie, taki wyjazd e, nie tylko pod względem piłkarskim, czyli nie tylko sparingi, ale też e, integracja wokół zespołu, mimo że przebywamy ze sobą w szatni e, po, czasami po 4, po 5 godzin, ale jednak tutaj jesteśmy przez tydzień czasu 24 godziny na dobę, możemy z kimś e, porozmawiać, spędzić e, więcej czasu, lepiej kogoś poznać i to jest też mega ważne ważna, mega ważną częścią właśnie m, takiego zgrupowania. Także my tu z chłopakami e, Mamy naprawdę fajną atmosferę, e, także pokazała ta poprzednia, e, poprzednia sytuacja, że, że nawet podczas tutaj live'a takiego jest, jest czas na to, że, żeby trochę poprzeszkadzać. Możemy powiedzieć śmiało, że gardę trzeba mieć podniesioną cały czas. I teraz pytanie, czy to jest wstęp do pytania kibica, dlatego zapytał na początek, czy dojdzie za chwilę do starcia bezpośredniego po zakończeniu live'a? Nie, nie, absolutnie. To jest wszystko tutaj. Trzeba, trzeba wiedzieć, kiedy z, jakby to powiedzieć, z uśmiechem przyjąć pewne rzeczy. Wiadomo, tak samo jest na boisku czasami, czy na treningu, mamy takie sytuacje, że, że coś trzeba przyjąć z uśmiechem, czy, czy mówię, tutaj docinek u nas w zespole i śmiesznych sytuacji nie brakuje, wiadomo, że jak już czasami się, się, się przegnie, to ktoś tam się na chwilę obrazi i tak dalej, ale to nawet wtedy w takich sytuacjach jest, jest kontynuacja i, i mówię, nie ma tutaj u nas w zespole miejsca i czasu, żeby, żeby się obrażać, tylko raczej jest chwilowa tam jakiś chwilowy foszek, można tak powiedzieć, albo, albo wszystko przyjmowane z uśmiechem i i, I tak to wygląda. Użytkownik Redboy stwierdził, że mogło być to zemsta Przemka Kity za wczoraj. A wczoraj w ataku? Czy yy, wczoraj w ataku uczestniczyłem? Chcieliśmy komentarze jakieś tutaj, jakieś pytania do Przemka napisać, no ale niestety tutaj internet w pokoju jeden był słaby i nie udało nam się zalogować. Mam nadzieję, że dzisiaj chłopakom może się tutaj uda z jakiegoś konta zalogować i myślę, że jakieś niewygodne pytania może od nich pod jakimś nikiem się trafią, także, także zobaczymy. No a na pewno Przemka pozdrawiam, wytypował mnie dzisiaj do, tutaj do tego live'a. I jestem. Zapytałem o to starcie bezpośrednie, bo użytkownik Maiden England, to jest chyba wieloletni użytkownik forum widzewa również nie tylko YouTube'a, pozdrawia cię, cześć Patryk. I pyta się, czy ma, najman macie w, w 10 sekund w bocznej lub w dosiadzie i czy w ogóle interesujesz się w MMA? Tak, interesuję się. Nawet na kanale sportowym teraz powstał program typowo, stricte pod, pod MMA. Często, jeżeli nie mogę na żywo, to sobie oglądam z odtworzenia. A jeżeli chodzi o Marcina Najmana no to myślę, że tutaj już tyle wokół niego było zamieszania, że, że akurat mamy mało czasu na tym live i nie będziemy się, się akurat jego osobą zajmować. Okej, okay. kontynuujemy dalej. Paweł, się, ile procent szans dajesz Patryk widzewowi na pierwszą szóstkę? No. Na pierwszą szóstkę? W procentach. W procentach. Na pewno nie będziemy ukrywać, że bardzo ważne będą pierwsze 3-4 spotkania i tak naprawdę już one, w tym momencie nie będę się bawił w procentowe obliczanie tego, ale nie będę tutaj ukrywał, że pierwsze 3-4-5 spotkań będą, będą kluczowe i to one już pokażą, czy doskoczymy do tego miejsca barażowego, czyli około 6-7 miejsca uda nam się z niewielką stratą tam być, czy przykładowo... Nie potoczy się to po naszej myśli, no i wtedy automatycznie te szanse procentowe będą, będą dużo, dużo niższe. Zdarzają się takie sytuacje, jak jak za głębię stosować, czy Górnik Zabrze kilka lat wstecz, gdzie, gdzie byli około 10-11 miejsca, można powiedzieć, jeszcze na 7-8 kolejek przed końcem i potrafili 7 ostatnich, czy 8 ostatnich spotkań wygrać i takie rzeczy się w piłce zdarzają, ale mówię, tak jak my tutaj wewnątrz rozmawiamy w zespole, na pewno nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zacząć tak jak początek sezonu, tylko mówię, 4-5 spotkań najbliższych już pokażą czy jesteśmy w stanie tam doskoczyć i, i powalczyć o, o te cele, no, które nie będziemy okejować, założyliśmy sobie przed sezonem? Pamiętasz, że ja tylko przekazuję pytania od kibiców? Tak, oczywiście. No. Nie obrazisz się na mnie? Nie, absolutnie. Powiedz, Rabarbar. Ojeju. Ciężka, ciężka, ciężka sytuacja. Nie wiem, czy, czy tutaj to może ten, może tutaj koledzy z zespołu to pytanie zadali pod nikiem, jak i nikt. E, już sprawdzam, daj mi sekundkę. E, przeglądam, więc takity to już było. N and L. O nie, to na pewno nie nasi. No dobra, to powiesz. Ojeju, rabarbar. <grym> no i widzicie. Patryk zapowiedział przed rozpoczęciem naszego live'a, że jest gotowy na wszystko. I jak do tej pory spełnia, spełnia obietnicę? Kontynuujemy przeglądanie pytań. E, czy nie wolałbyś grać na prawej obronie i czy czujesz się słabszy od Kosakiewicza? Czy wolałbym grać? Jeżeli, tak jak już powiedziałem, jestem gotowy tutaj na ciężkie pytania, tak, no jeżeli chodzi o, o ogólnie o, o pozycję, na każdą pozycję na boisku, no to jeżeli zawodnik jest zawodnikiem prawonożnym, to wiadomo, to jest dla mnie łatwiejsze występować na, na, na prawym boku defensywy, gdyż, gdyż automatycznie wszystkie czynności mogę wykonywać swoją lepszą prawą nogą. Ale też od razu zawsze to zaznaczam, ja już można powiedzieć od 5 od sześciu lat, kiedy Marcin Kaczmarek przedstawił mnie w Wiśle Płock jako, jako lewego obrońcę, muszę sobie z tą sytuacją radzić, to też pozwoliło mi w jakimś stopniu pracować więcej nad tą moją lewą nogą. I tak samo tutaj przez, ostatni, przez ostatnie pół roku w Widzewie występowałem tylko i wyłącznie na lewej stronie defensywy, tutaj trener robi, tak samo czasami na treningach aż... Dużo, dużo czasu poświęca też na to, żeby mi zwracać uwagę czy na ustawienie się w odpowiedniej pozycji, bo czasami sugeruje mi zdecydowanie, że zamykam się do tej lewej nogi i cały czas schodzę do tej, do tej prawej nogi. Także, także poświęcam na to dużo czasu też na treningach. Myślę o tym. Bo mówię, no w Polsce też nie ma tutaj się co, co oszukiwać, czy, jest, czy to na pół lewym stoperze, czy na lewej obronie nie ma dużej ilości zawodników typowo lewonożnych i też przez, przez to, że ja mogę tam występować i, i uważam, że wychodzi to, wychodzi to coraz lepiej. Jest to dla mnie pewien atut. I, I mówię, ja bym wolał wiadomo, występować na, na prawej stronie defensywy. Jest Łukasz Kosakiewicz, który ma bardzo dobre umiejętności. Jeżeli przyjdzie nam kiedyś rywalizować ze sobą, to na pewno to będzie tylko i wyłącznie. Yy... Dla dobra zespołu na ten moment <grymante> takiej sytuacji nie ma. rywalizuję można powiedzieć, o miejsce w składzie z Filipem, z Filipem Bechtem, bo, bo on jest nominalnym lewym obrońcą, jest lewonożny. I mówię, ja już się przyzwyczaiłem do tego, że, że mogę występować na obu stronach, i w tym momencie występuję na lewej. W pełni to akceptuję, i jestem, jestem na to gotowy. Nasz live odwiedził influencer, nazywa się Towarzystwo Sportowe. Patryk, dlaczego zawsze tak długo wstrzymujesz moment rzutu piłki z autu? Koledzy zwykle zdążą pięć razy się wymieszać, zanim rzucisz? No, zgadza się. To jest, też wynika z tego, że, że szukam, e, mając piłkę w rękach, szukam jak najlepszej pozycji dla swojego partnera. Czasami się mm, zamykamy, można powiedzieć, e, e, kiedy się szybko straci, rzuci piłkę, albo można doprowadzić do szybkiej straty. E, Piłki, gdzie można powiedzieć, ma, mamy ją w rękach, tak? czyli nie musimy jej, jej e, kopnąć nogą, jest to dużo łatwiejsza czynność. Można ją wyrzucić ręko, ręką i na pewno tutaj. Jeżeli chodzi o czas, jest to na pewno dla kibiców może być irytujących, którzy oglądają mecz, ponieważ czasami dochodzi do takiej sytuacji, że 15-10 sekund y, mam ją w rękach, ale mówię, to wynika z tego, że szukam jak najlepszej pozycji dla swojego kolegi, że gdy on ją dostanie do nogi, żeby miał jak największy komfort, może mi ją wtedy zawsze, zawsze odegrać i szukamy, szukamy jak najlepszego rozwiązania, żeby akcja potoczyła się jak najlepiej dla naszego zespołu. Kolejne trudne pytanie. Mati221 dopytuje, kiedy będziecie grać tak jak za dawnych lat? No, naprawdę, tutaj widzowie nie unikniemy tego, że zawsze będziemy wracać do lat 80., zawsze będziemy wracać do lat 90.. Wtedy widzew był topowym klubem topowym w klubie Polsce. No, dzisiaj musimy sobie zdać z tego sprawę, że na ten moment klub po reaktywacji przebiera drogę przez niższe ligi. Od czwartej przez trzecią, drugą, i aktualnie znajdujemy się w pierwszej lidze, i to jest normalny proces, tak? Dzisiaj wiadomo. Nie, my nie jesteśmy tak samo zadowoleni z tego, jak. Niektóre mecze wyglądają. Szczególnie nawet jest taki mecz, gdzie jesteśmy zadowoleni z 20 minut, 30 minut. Wszyscy mówią, że fajnie to wyglądało. Po czym przychodzi taki moment, że, że, że coś, coś przestaje funkcjonować, i to się dzieje nie tylko w naszym zespole, ale we wszystkich zespołach. Także na pewno tych porównań do lat 80., -tych, 90. -tych sobie zdajemy sprawę, że nie unikniemy na ten moment. Nie mamy nawet się co porównywać do, do tamtych zawodników. Ja mogę powiedzieć, że są inne czasy, że wtedy inaczej to wszystko w piłce funkcjonowało, ale mówię, na pewno. Mega, mega trzeba patrzeć na to, na historię, bo, bo na ten moment widzę w Łódź, yy, można powiedzieć, że kibice bardziej żyją przyszłością niż teraźniejszością ze względu na, na wyniki sportowe, tak? A nie bolicie czasem to, że jakby ty i koledzy jesteście oceniani właśnie trochę przez pryzmat tych poprzednich lat, tej przeszłości, na którą tak naprawdę nie mieliście wpływu? I tak naprawdę no, sytuacja jest inna, świat się trochę zmienił, piłka się zmieniła, i, i, i czasami może, nie wiem, oczekiwania wobec Was no, są właśnie przez ten pryzmat, no, nie wiem, sukcesu sprzed 30 lat? No na pewno, nawet ostatnio, tak można powiedzieć, tutaj w wygonie zespołu kilku zawodników rozmawialiśmy na taki temat. Często pojawiają się takie rzeczy, że jeżeli zawodnik nawet w tych dzisiejszych czasach odchodzi z Widzewa, to nagle kibice zaczynają się pytać czemu nie grał tak w Widzewie, albo że tak gra zupełnie wygląda inaczej. I tak samo my rozmawialiśmy, że czasami jeżeli zawodnik będzie prezentował ten sam poziom w Widzewie, a ten sam poziom w jakimś innym pierwszoligowym zespole, na przykład tutaj bez o, tam jakiegoś mówię, wymieniania klubu, to będzie zupełnie inny odbiór e, tego samego zawodnika, który był grał tak samo w widzewie, a w innym klubie. Bo mówię, to jest związane z tymi oczekiwaniami. My sobie staramy mm, jak najlepiej z tym radzić. I to są, tak, tak jak mówię, to są mecze lepsze, to będą mecze gorsze. Kibice, wiadomo, będą po porażkach, po remisach, niezadowoleni, no bo też nie ma się tutaj co oszukiwać. Widzę, przez to, właśnie, że klub był ostatnio w niższych ligach, czyli czwarta liga, trzecia liga, druga liga. Był przy, kibice byli zawodnicy, wszyscy w klubie byli przyzwyczajeni do tego, że, że większość tych meczów jest wygrywanych. W tej ostatniej rundzie troszeczkę tego zabrakło, więc, więc tak to wygląda, z, można powiedzieć, z mojej perspektywy. Słuchaj, Moncio, widzimy Twoje pytanie. Wiemy, że bardzo, bardzo prosisz, ale Twoje pytanie, które brzmi, dlaczego boczni obrońcy nie wspomagają skrzydłowych, i nie dostarczają piłek do napastników? No, no trochę się mija z prawdą, bo tak nie jest. No chyba dosyć mocno współpracujecie na linii, w, w linii z pomocnikami, Patryk. No te spałgi nawet teraz pokazały. Z mocnymi, mocnymi, z na pewno dobrymi zespołami w skali europejskiej, Graliśmy zespołem z ukraińskiej Ekstraklasy, zespół z drugiej Ligi Rosyjskiej, każdy powie, no, tylko druga Liga Rosyjska, ale też pokazali, że, że potrafią grać dobrze w piłkę i ta współpraca się nawiązywała. też. Yy, czasami ktoś yy, zwróci komuś uwagę na to, jak yy, wyglądał w danym meczu to trzeba powiedzieć, my mamy swoje założenia, trener ustala jakąś swoją taktykę, daje nam zadania na poszczególny mecz i po prostu my musimy to realizować, co mamy założone. Jeżeli jest taki, taki mecz że ten chce przykładowo, żebyśmy budowali dużo, dużo ataków skrzydłami, no to wiadomo, że automatycznie boczni obrońcy gdzieś będą więcej z tymi skrzydłowymi współpracować. Są też, takie, są też takie mecze, że przykładowo trenujemy jakieś prostsze rozwiązania i szukamy w nich nie, żeby to było ładne, efektowne, tylko efektywne. Tak? Czasami można wyjść z pressingu 20 podaniami, i każdy powie, że to jest super akcja. Ale czasami można jednym, drugim podaniem na napastnika, który się utrzyma po zgranej piłce, znaleźć się pod polem karnym przeciwnika w dwóch podaniach. Także mówię, my mamy, każdy zawodnik ma swoje zadania na, na spotkanie i czasami pod danego przeciwnika mm, mamy zupełnie inne zadania na boisku. Słuchaj, użytkownik TrollfaceTV pyta Cię, dlaczego tak słabo grasz? Ten komentarz został już wycofany usunięty, ale może odpowiesz. Nie, nie zgodzę się, że, że, że słabo mówię. To zawsze yy, ja jestem postrzegany przez, yy, przez to, że że nie mam, nie mam naturalnej lewej nogi też dużo osób samo to, że zagra zawodnik prawonożny na lewej stronie defensywy, samo to już przed meczem on już wie, że przykładowo jeżeli ja przyłożę do piłkę prawej nogi to już jest, mu nie pasuje to, że zawodnik przyłożył piłkę do prawej nogi, a to też się czasami dzieje w jakimś celu także mówię, początek sezonu ok, z schrobę głogów wiadomo, który bym jak najszybciej wymazał z pamięci i jak najszybciej to musiałem zrobić, ale jeżeli chodzi o dalszą część sezonu, e, mówię, to już jest pole do dyskusji. I jeżeli byśmy każdy mecz mieli poszczególnie przez daną, daną minutę czy też dany okres przeanalizować. No to jak najbardziej, ale mówię, no to, to że ktoś powie, że czemu tak słabo gasz? no to mówię, jeżeli byśmy usiedli i byśmy sobie każdy mecz przeanalizowali, nie wiem, statystyki jakieś i poszczególne sytuacje, za chwilę odbiór może być zupełnie inny. Jest bardzo dużo pytań, większość się tak, powtarza. Co ciekawe, mimo tego, że chciałeś tutaj jakoś tak z podniesioną gardą wejść do tego naszego studia tutaj, to bardzo pozytywne raczej te, te, te pytania i jakieś reakcje. Czytam dalej, przeglądam. To użytkownik Paweł bez, bez nazwiska pyta, kto jest najlepszym piłkarzem Widzewa? No to tak samo, wracamy do tego, że dla jednego najlepszym piłkarzem będzie zawodnik, który ma najlepsze uderzenie, najlepszy przygórę. A dla ciebie po prostu? Bo dla to mnie... chyba takie prowokacyjne, może Paweł Tomczyk nas po prostu ogląda i liczy, że jego. Wyjąć. No po dzisiejszym meczu na pewno bym musiał powiedzieć, że Paweł Tomczyk. No. Także, Paweł, jeżeli tutaj tylko sam ten komentarz napisałeś, no to udało ci się. No. Po dzisiejszym meczu zdecydowanie najlepszym zawodnikiem dzisiejszego meczu był Paweł Tomczyk, a jak to mówi. Yy stare piłkarskie powiedzenie jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Także Paweł Tomczyk jest na ten moment najlepszym zawodnikiem Widzewo-Łódź. Brzmi jakbyś przegrał zakład i musiałeś to powiedzieć na wizji. Paweł, zabłysnąłeś nie tylko na boisku, ale również na YouTubie. Dziennikarz lokalny Adam Sadowiak z Radia Widzew dopytuje cię, ile Punktów, Twoim zdaniem, widzę, zdobędzie w, w, w trzech pierwszych meczach rundy wiosennej. Wiem, że no to takie wróżenie z fusów troszeczkę, ale może możesz powiedzieć, jaki wynik Was zadowoli tak realnie? Ja może powiem tak, że, że zawsze, przynajmniej w tamtym roku, z tego co ja dobrze pamiętam, około 50 punktów e, potrzeba było do, do miejsca, do miejsca e, które w które my przed sezonem, no tutaj można powiedzieć, celowaliśmy. I w pierwszych trzech meczach nie będę się tutaj wypowiadał, ile punktów zdobędziemy, no bo to mówię, też może być tak, że podobnie jak w meczu z Sosnowcem przykładowo jakiś um, indywidualny błąd zadecyduje, że będziemy grać w dziesięciu, czy nie wiem, na początku na początku spotkania nawet mo, mo, mogę ja przykładowo, jeżeli wyjdę i wyjdę w pierwszym spotkaniu, popełnić jakiś błąd. W pierwszej minucie, w drugiej minucie i, i czasami dzisiaj powiem, że zdobędziemy 6 punktów, czy powiem, że zdobędziemy 1, czy powiem, że zdobędziemy dwa. A, a boisko szybko to zweryfikuje. Na pewno zdobyliśmy w tej rundzie 19 punktów, mamy dwa zaległe jeszcze spotkania i będziemy dążyć do tego, żeby zakończyć się na pewno w okolicach tych 50 punktów, które podejrzewam, że mogą, mogą dać miejsce. Miejsce bajarzowe, a czy to się wydarzy, no to, to nie będę dzisiaj nikomu obiecywał, no bo mówię, bo na no łatwiej jest coś obiecać i powiedzieć, a później e, za te kilka miesięcy na pewno zostanie mi to, mi to wypo wypomniane, tak? Ciekawe pytanie Mateusza Marciniaka: jakie widzisz różnice między tym widzewem, w którym jesteś teraz obecnie, a w którym grałeś wcześniej? Ja mam, Mateusz, tylko do ciebie prośby. Staraj się pisać widzę z dużej litery. Dobra, to taka moja uwaga do ciebie. Do wszystkich raczej bym prosił, żeby imiona i nazwiska naszych zawodników też pisać z wielkiej litery, żeby nazwę klubu wpisywać pełną nazwą. Bo wiecie, to jest taki szacunek do, do, do osób, które, które istnieją naprawdę nie są tylko, wiecie, na monitorze, tylko to funkcjonują. No i jesteście kibicami chyba naszego klubu, więc warto wyrażać się o nim z szacunkiem. To tak ode mnie. No i wracamy do pytania. Czym się różni dzisiejszy widzew do tego, w którym debiutowałeś? tak naprawdę, i w którym chyba wchodziłeś w seniorską piłkę. No na pewno tak. Jeżeli zaczynałem treningi z pierwszym zespołem, to była bardzo duża liczba, wchodziła do zespołu młodych zawodników. Było to spowodowane tym, że, że Klub wtedy miał swoje problemy finansowe i po prostu najłatwiej było takich zawodników pozyskać. Co jeszcze się na pewno rzucała, duża liczba w zespole obcokrajowców. Tak? Zdarzały się takie mecze, pamiętam, że w pierwszym składzie Wychodziłem tylko ja, Maciek coś im chyba bodaj, że jak było trzech Polaków, ośmiu, ośmiu obcokrajowców, czasami z zupełnie innej kultury, z zupełnie mm, mówiących w różnym języku, chociaż wiadomo, że tym językiem takim uniwersalnym będzie angielski, i, i to on można powiedzieć, wtedy musiał przewodzić w, w szatni. No i też co tu, nie ma co tutaj pokaz się oszukiwać, że duża duża ym, ym, liczba klubów, które w tych wcześniejszych latach opierała zespół na, na, można powiedzieć, samych obcokrajowcach. Nie kończyło się to zazwyczaj, zazwyczaj dobrze. No i można powiedzieć, że też y, tak wtedy skończyło się w Widzewie. Ym, pamiętam na pewno z tamtego okresu czasu że ostatni mecz wyjazdowy w Lubinie, gdzie, gdzie pojechała ogromna liczba fanów. Mimo tego, że już, można powiedzieć, y, zespół, zespół spadł z ligi. No co też pokazało, że, że tutaj na Widzewie, mimo tego, że, że były problemy swoje finansowe, zawsze było, jest i będzie, yy, będzie oczekiwanie, żeby te, te wyniki były, były jak najlepsze. Trollface TV napisał, mam nadzieję, że nie będziesz miał, Patryk, tego zarazu, ale zakład jest zakład. Pozdrawiam. Nie wiem, może przegrał coś, dlatego ci zadał to pytanie, Takie, czemu jesteś taki słaby czy coś. Yy. Dziennikarz tutaj TVP wracał do mnie napisał w prywatnej wiadomości, że bardzo ładnie się wypowiadasz. Ładną polszczyzną i bardzo, bardzo fajne wrażenie robisz. No, no to, ja na to, jakie mam problemy czasami z, z, z. No, to dużo mówić. No, z, ten, z wyrażaniem jakichś jakich, jakich wyrazów, no to na pewno dziękuję bardzo. No. Na pewno pani z języka polskiego, która gdzieś tam mnie uczyła w podstawówce, czy w gimnazjum, byłaby zadowolona. Dobry wieczór panie Patryku. To użytkownik Citram 5 się z tobą wita w ten wieczór z perspektywy obrońcy, która drużyna z Fortuna pierwszej ligi ma najlepszą ofensywę. Na pewno najlepiej pod względem piłkarskim w meczu przeciwko Nam I nie tylko w meczu przeciwko Nam wyglądała ta Malika. Tam było od początku można powiedzieć spotkania widać u nich jaki mają pomysł na granie, wykonywanie tych założeń. Mam też mojego dobrego kolegę tam w zespole Piotka Wlazło, i ja rozmawiałem z nim właśnie na ten temat, to tamten Lewandowski czasami po prostu przy linii, nawet nic nie pokrzykuje, nic nie musi mówić. Po prostu zawodnicy na boisku wykonywali, wiedzieli wszystko, co mają wykonywać. I jeżeli chodzi o taki. Nawet nie indywidualny potencjał, że ktoś wziął piłkę, okiwał trzech zawodników, czterech, bo, bo takich, takiego przypadku w żadnym meczu nie było, ale jeżeli chodzi o pod względem organizacji gry w ofensywie i problemów, jakie nam stwarzał zespół, gdzie nie mogliśmy sobie z tym poradzić, nie ma tutaj co, co dużo mówić, no to na pewno była termalika emalika nieżycia. Wcześniej wspomniałem o dziennikarzu telewizji Wrocław, chodziło mi oczywiście o Wrocławskie TVP, tak w ramach wyjaśnienia. Przechodzimy dalej. Wolisz zrobić awans czy wygrać derby? Szczerze, zrobić awans. Wiadomo, że derby są dla kibiców Dla mnie też są ważne, ale teraz trzeba sobie tak samo. Yy, taka ciekawostka. Ktoś zadał takie pytanie: Wolisz przegrać raz 6-0 czy 6 razy po 0-1, tak? Jeżeli przegramy 6 razy po 0-1, no to w 6 meczach mamy 0 punktów. raz możemy przegrać 6-0 i wygrać 5 innych spotkań, i mamy tych punktów 15. Wiadomo, derby są dla mnie tak samo, jako dla łodzianina. Yy, byłem zły, na przykład, że w pierwszym meczu wszedłem bodajże tylko na 10 minut. Yy, tak się, tak się wydarzyło, ale mówię, no, dla każdego łodzianina będą mega ważne, dla kibiców wszystkich będą mega ważne, ale jeżeli czasami się tak mówi, że wygrasz derby, to zawodnicy już mają do końca sezonu spokój, bo już kibice będą tylko żyli tym. No, nie wydaje mi się, żeby tak było. Jeżeli będzie awans, będzie feta, zespół, klub zarobi dodatkowe pieniądze, a jeżeli chodzi o, o, o mecz derbowy, no to to, to jest tylko jeden mecz jest, to jest mecz o trzy punkty nie, na pewno to nie jest mecz o trzy punkty dla kibiców i wiadomo, że najlepiej by było i wygrać derby i zrobić awans ale to ja się odnoszę tylko i wyłącznie do pytania więc jeżeli miałbym wygrać derby i zrobić awans, no to zdecydowanie i dla klubu i dla wszystkich z widzowskiej społeczności będzie lepiej, jeżeli byśmy te derby nawet przegrali, ale że zrobili awans do ekstraklasy na początek zadam takie krótkie pytanie, bo tu jest użytkownik, który tak, mocno nie. nim spamuje. Tak, to tak. nic złego. Jaka jest twoja ulubiona bramka? Moja? Tak. Ja siliłem tylko jedną, Miłoszowi Mleczku. Znaczy on wskazał swoją, że jego ulubiona to ta przewrotka słynna Runeja w derbach z, Wderbach, z City. No to moja, no to taka, co się nasuwa na szybko, no to na pewno mecz Barcelona-Chelsea i Ronaldinho, tak? Gdzie była ta sytuacja, że zatrzymał się z piłką w miejscu E, zaczął można powiedzieć e, w Twój taki sposób brazylijski, po prostu kręcić nogą, po czym ze śpica uderzył i można powiedzieć, że aż nawet się nie ruszył i to jest taka bramka, która na ten moment, jeżeli tak na szybko, wiadomo, to są pytania, dobrze, to są pytania na live, bo jeżeli by nie były na live, to pewnie y, tutaj by było, że mi to pytanie wcześniej zadałeś, ja sobie przygotowałem tą odpowiedź, także tak na szybko, no to ta, ta bramka mi od razu przyszła do głowy, oczywiście ja tak samo, bodajże dzisiaj czy wczoraj było chyba dziesięciolecie tej bramki, gdzieś mi się to wyświetliło, także też na pewno mega... Mega, mega wyczyn jego, gdzie 10 lat później się o tym mówi. Przechodzimy dalej. W nawiązaniu na początek do wczorajszej rozmowy z Przemkiem Kitą, czy jesteś, prak praktykujesz zdrowy styl życia, czy raczej zdrowy, zdrowy rozsądek? Bo wiemy, że dzisiaj jest bardzo modne bycie fit, to jest również ważne w życiu sportowca, w dobrym prowadzeniu. Ja się zastanawiam, czy jesteś bardziej takim fanatykiem takiego stylu, stylu życia, bardzo, bardzo powiedzmy, no właśnie takiego fit, czy, czy jednak. Yy, zdrowy rozsądek i ewentualne piwko po meczu. To tak, yy, zacznę od tego, czy jakieś lokowanie produktu może być w, w transmisji, bo tego nie ustaliliśmy. blokuj. No, 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 to na pewno teraz my tutaj kilku zawodników, tutaj większych można powiedzieć zawodników, e, korzystamy z usług Silver Cateringu, gdzie tutaj Marcin e, kucharz, e, na pewno znakomicie przygotowuje nam to jedzenie. Jeżeli on to jedzenie przygotowuje, zazwyczaj to się dzieje w moim przypadku od poniedziałku do piątku, wchodzą w to 4-5 posiłków, także to jest na pewno. Mm, Fit, wszystko przygotowane, on też dobiera te produkty w ustaleniu z nami, żeby żeby to wszystko jak najlepiej wyglądało, ale też zdarzają się taki, takie dni, gdzie, gdzie jest y, przysłowiowy taki dzień, gdzie, gdzie można sobie, sobie pozwolić na jakąś pizzę zjeść czy, czy inne tego typu rzeczy. No, a tutaj no, nie będę, tak jak przyszedłem tutaj i mówię, nie było unikania ciężkich pytań, czy nawet mm, mega ciężkich yy, rzeczy, które tutaj, które tutaj były. Dla mnie także piwko też, no, nie będę tutaj ściemniał, że, że po meczu też się, też się zdarza. Jeżeli są mecze co trzy co dni, czy, czy, czy w bardzo krótkim okresie czasu, no to oczywiście wiadomo, że, że każdy podchodzi do tego z głową. Dzień czy, czy dwa dni przed meczem nie ma, nie ma w, normalnych, w normalnym świecie na to miejsca, bo też trzeba sobie na to. Popatrzeć z tej, z tej z perspektywy, że dzisiejszy futbol idzie w takim kierunku fizyczności, że jeżeli ktoś by dzień czy dwa dni przed meczem siedział do piątej czy do szóstej i wypił 10 piw, no to nie byłoby takiej możliwości, żeby, żeby był gotowy do meczu. Tak? Także jeżeli chodzi o po meczu, jeżeli jest od razu, to piwko się oczywiście, że się zdarza, ale, ale jeżeli chodzi już o, o taki normalny mikrocyk przedmeczowy, no to, to nie ma już na to, nie ma na to miejsca i każdy z nas jest tego świadomy. Bałem się, że będziesz lokował markę piwa. Nie, te... nie, aż tak to nie. Silver Catering oczywiście pozdrawiamy, to, to partner naszego klubu, więc, więc fajnie, że to wszystko zostaje gdzieś w rodzinie. Tutaj też takie pytanie generalnie o zespół, bo użytkownik Maiden England dopytuje, czy dociera do Was hejt, jaki jest przez niektórych kibiców praktykowany w mediach i komentarzach i jak jako drużyna to odbieracie. Widzę, że spoglądasz na zegarek. Nie, nie, nie to sobie po prostu. A tak, tak, to? ale i tak mamy już 21.33, więc będziemy zbliżać się powoli do końca, bądźcie tego świadomi. Oczywiście jeszcze kilka pytań od. Was Patrykowi przekażę, ale mamy tutaj już y, 21, więc niedługo kładziemy się spać. Był jutro wyjazd o godzinie 6 z Także hotelu. Teraz zostanie 5 minut na, na te najcięższe pytania. Jeżeli ktoś ma jakieś ciężkie, to zapraszamy. No tak, no to zacznijmy od tego hejtu. Czy dociera do was i jak na niego reagujecie? No ja szczerze powiem, że kiedyś jak byłem młodszy tutaj w widzewie, to, to zdarzało mi się, że czytałem jakieś komentarze, że przejmowałem się takimi jakimiś rzeczami, bo mówię, tu każdy człowiek może powiedzieć, że przecież przeczytam sobie, że ktoś tam co do mnie coś napisał i ma, mnie to tam nie interesuje, ja to tam nie zwracam na to uwagi. Zawsze w głowie zawodnika, nawet jeżeli, jeżeli podchodzi do tego na mega luzie z dystansem, coś tam zostanie. W tym momencie od powetu do widza muszę szczerze przyznać, że, że jeżeli chodzi o jakieś facebookowe komentarze pod wynikiem meczu i tak dalej, kompletnie tego nie czytam. Bardziej to moja narzeczona czasami sobie wejdzie i, i i powiem mi, czy, czy, czy ktoś coś złego tam napisał o zespole, czy, czy o mojej grze, itd. i tak dalej. Mówię, no, ja mam 26 lat, już trochę w tej piłce widziałem, i, i mówię, no. Wie, zdaję sobie sprawę z tego, że, że nie da się wszystkich yy, zadowolić, tak jak samo jak powiedziałem. Czasami zdarzało się, że przed meczem, tylko to, że jestem zawodnikiem prawonożnym, gram na lewej stronie defensywy, to nawet komentatorzy, którzy komentują mecze, już potrafili, yy, już potrafili yy, tak to wszystko yy, przekazać kibicom że wszystko jest źle, że, że nie gram lewą nogą i tak dalej, chociażbym dał, nie wiem, na 20 podań prawą nogą 19 dokładnych, to oni i tak by zarzucili to, że ja czemu nie gram lewą nogą, ja gram na lewej obranie. Także do mnie jakieś te sygnały dochodzą, mówię, nie bezpośrednio ja je czytam, ale to jest nieuniknione. Mam na przykład Twittera, Twittera mam tylko i wyłącznie do można powiedzieć... Yy przeglądania informacji, mam polubionych dziennikarzy sportowych, różne strony, które, z których zaciągam informacje, ja się osobiście na Twitterze nie udzielam, nie wchodzę w dyskusję, yy, nie piszę tweetów, ale, ale no, jeżeli przeglądam Twittera, same yy, informacje związane z widzami mi się pojawiają, czy to dziennikarzy, którzy dodają swoje jakieś yy, Wypowiedzi i mówię, niekoniecznie to są zawsze pozytywne, pozytywne wypowiedzi, ale to jest część gania widzewy. Czy gdybyś dostał bardzo dobrą, dobrze płatną ofertę od LKS u lub Legii, to odszedłbyś z widzewa? Hmm. Nie, no, do UKS u to na pewno nie ma takiej możliwości. To już jeżeli, jeżeli tutaj. E Kiedyś w Płocku jeszcze byłem i chłopacy tutaj się pytali, że się śmiali, że jeżeli zadzwoni UKS i da, no nie wiem, 10 razy taką ofertę finansową, jak widzę, no to nie byłoby takiej możliwości, ze względu na to, że wychowałem się na, można powiedzieć, na osiedlu, gdzie są kibice widzewa, chodziłem do gimnazjum, można powiedzieć, tutaj na widzewie. Także to pieniądze, okej, okay, pieniądze by zrekompensowały pewne rzeczy, mój tata też jest widzewiakiem, jest zapalonym kibicem, ma, ma kolegów, którzy, którzy właśnie w tych latach 90., gdzie, gdzie był wielki widzew, chodzili na mecze i, i tylko i wyłącznie można powiedzieć, że pod takim względem nie byłoby nawet takiej, takiej możliwości, mówię, czy to by było 10 razy taka oferta jak z innego klubu, czy 20, po prostu życie, planuję też żyć w Łodzi i wiem, że to w dzisiejszych czasach nie, nie miałoby, i też ja bym się źle, źle czuł, będąc, będąc w Eukasię, no co tu dużo mówić. A w Legii? A jeżeli chodzi o Legii Wershaw, no to też jest temat. To jest klub, który nie jest, można powiedzieć, złodziej, nie jest w bezpośrednim. Otoczeniu widzewa i ŁKS-u, jednak to tak samo, wracamy do historii, czyli te potyczki z lat 90., i tak dalej. Wiadomo, kibicowskie relacje z Legią Warszawa są takie, że nie byłoby to na pewno mile, mile odebrane ale no tutaj nie, tak jak powiedziałem, przyszedłem tutaj, nie będę tutaj ukrywał, z Legii Warszawa na pewno jakaś propozycja jakby była, na szczęście myślę, że takiej propozycji już nie będzie, no to na pewno zastanowiłbym się, nie powiem teraz, żebym z niej skorzystał, czy bym z niej nie skorzystał, na pewno bym się zastanowił, ale, ale mówię, jeżeli chodzi o ŁKS, nie byłoby w ogóle takiego tematu z Legii, nie wykluczam, że nie byłoby takiego tematu, nawet mogę powiedzieć, że kiedyś miałem taką propozycję z Legii Warszawa, jak miałem 12 lat, byłem zawodnikiem SMS Łódź i byłem zaproszony na na to, żeby przyjechać na mecz Legii Warszawa, zobaczyć, jak to tam u nich wygląda w Akademii, jak na Trybunach itd. i tak dalej. I nie skorzystałem z tej propozycji. Także, także można powiedzieć, że jedną już ofertę z Legii odrzuciłem. Czy długo musiałeś się tłumaczyć, że nie jesteście braćmi z Mariuszem Stępińskim? Tak, długo się musiałem tłumaczyć i się, że do dzisiaj muszę to tłumaczyć. Bo też tu ktoś pytał, jak ci się gra we Włoszech. Nie, nie. Jestem w widzewie. w Włoszech, to należy do Włoch, to, to mogę na jakieś wakacje, jak się COVID skończy, pojechać, albo do Mariusza w odwiedziny. Mamy kontakt z Mariuszem, nawet tutaj jak przychodziłem do widzewa, to chwilę. Chwilę razem rozmawialiśmy, mnie, wiem mniej więcej, co się u niego dzieje, on mniej więcej wie, wie co się dzieje u mnie. Nie jest to kontakt taki, że, że piszemy codziennie albo albo nie wiem, nawet kilka razy w miesiącu. Mamy tam raz na jakiś czas kontakt ze sobą, ale jeżeli chodzi o tłumaczenie tego że nie jesteśmy braćmi, mimo że występowaliśmy w tej samej karze młodzieżowej i tak samo w jednym klubie, jesteśmy z jednego rocznika, więc, nawet on jest z maja, jestem ze stycznia, byłoby to po prostu niemożliwe. Dużo kibiców zwraca uwagę, że zależy im przede wszystkim na walce z waszej strony. Czy są w stanie wybaczyć porażki, zwracają uwagę na to, żebyście nie przejmowali się jako zespół hejtem? To w ogóle miła odmiana, powiem ci szczerze. Przeglądam ten, ten czat i bardzo, bardzo fajnie to wygląda. I powiem wam, że moderator chyba nawet nie musiał się mocno wysilać podczas dzisiejszego wieczora, co mnie cieszy i powoli kończąc. Yy... Czy tęsknisz za pełnymi trybunami atmosferą na stadionie widzę? A myślę, że to takie fajne, fajne zakończenie dzisiejszej rozmowy. No na pewno, jak już tutaj do widzowanie przyszedłem, już yy, yy, bywałem na meczach, yy, czy to w drugiej Lidze, czy w trzeciej Lidze. Yy, na pewno, samo to, że już na tych trybunach się było, to była taka, taka chęć, żeby, żeby wyjść tutaj na stadionie, przy, przy komplecie. Przy komplecie kibiców. Wiadomo, że zdarzały się takie mecze, że na pewno na tym boisku jak najmniej osób chciało być, bo ponieważ mecz przykładowo nie układał się, się pomyśli kibiców i, i wyrażali swoje niezadowolenie z tego, ale na pewno było mnóstwo takich momentów, że, że chciało się, się być na tym boisku, gdzie te trybuny niosły i mamy nadzieję, że będą, będą nas niosły, gdy te obostrzenia zostaną troszeczkę zluzowane. No, i, i tak, to, tak to można powiedzieć, wygląda. Plus EUDZ. Słuchaj, nie, wiem co, nie wiemy, co się dzieje z tymi bramkarzami. Jakub Wrąbel, bo pewnie do niego pijesz. no Dzisiaj zagrał, więc już chyba ta kontuzja, o której chyba piszesz, to już jest za nami. Kto będzie startował pomiędzy słupkami? No, wydaje mi się, że to nie jest pytanie do Patryka. Ja mogę ci powiedzieć że będzie to ktoś z trójki Konrad Reszka, Miłosz Mleczko, Jakub Rombel. A O tym zdecyduje ostatecznie trener NKL Dobi wraz ze swoim sztabem. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić z, z drużyny Widzewa przede wszystkim, oraz z rodziny tutaj na zakończenie dzisiejszej rozmowy? No na pewno z zespołu to Przemka Kite, który tutaj można powiedzieć mnie nominował do tego, do tego live'a. No jest tutaj ekipa taka, którą można powiedzieć, że też e, trzymamy. Tutaj nie, nie ma co ukrywać, zawsze w zespole jest tak, że młodzi zawodnicy w tym wieku podobnym do siebie e, trzymają się razem. Zawodnicy, którzy tam gdzieś mieli styczność wcześniej na boisku ze sobą lub którzy są troszeczkę w starszym wieku, mają, mają e, więcej czasu ze sobą, spędzają tutaj z Przemkiem, Kitą, z Bartkiem Poczubutem, Danielem, Tanżyną, Łukaszem, Kosakiewiczem, Mateuszem, Możeniem. Tego, tego czasu można powiedzieć, że spędzają spędzamy najwięcej i, i gdzieś tam jeżeli chodzi o, o jakiś czas między treningami, no to na pewno ich tutaj z tego live'a pozdrawiam, nie wiem gdzie jeszcze są pod drzwiami, czy już w pokoju, mam nadzieję, że już w pokoju i czekają za chwilę pewnie jak, jak przyjdę, na pewno na pewno jakieś tam ukończliwe rzeczy z tego live'a się znajdą, gdzie, gdzie będą chcieli to kto to poruszyć, także będziemy mieć jeszcze dosłownie chwilkę, żeby, żeby to przegadać. Jutro wracamy, wracamy do Polski, a jeżeli chodzi o, o, o inne rzeczy, to na pewno narzeczono mi rodziców, którzy, którzy śledzą babcia jedna, babcia druga z dziadkiem tak samo jeszcze, jeszcze śledzą to i zawsze jak jedziemy w odwiedziny czy tam czy tam na święta, to, to ten temat jest, temat jest poruszany i też się zdarza, że oni się pytają czasami o, a co tak słabo dzisiaj, albo że mogłoby to wyglądać lepiej, także to nie jest tak, że tylko kibice tutaj wyrażają w komentarzach swoje, także tak jak powiedziałem, tu przychodząc do Widzewa, bodajże do prezesa czy do, do pani prezes jeszcze, jak wtedy była, że ja jak będzie coś słabo na boisku wyglądało, to już jak będę przychodził do domu czy będę jechał do najbliższych to już będę dostawał po uszach, a to dopiero od y, y, obcych osób. Także ja byłem na to przygotowany i jestem nadal na to przygotowany. Czyli można powiedzieć, że jesteś wychowany w hejcie. No, też. W wymaganiach. Tak, no wiadomo, to są. To, my mówimy kibice, zwłaszcza to jest. Kibice to jest za. za y, można powiedzieć, że wszystkich nie można wrzucić do jednego wejla. Są też tacy kibice, którzy zawsze będą trzymać te kciuki. Są tacy kibice, którzy przykładowo y, zmieniają te swoje. Y, Punkt widzenia po jednym czy po drugich słabszych meczach i są też kibice, którzy no nie, niekoniecznie przychylnie patrzą do tego, ale też tutaj może warto ten temat poruszyć, jest taki, że, że ci kibice, którzy, którzy niekoniecznie pozytywnie wyrażają się czy to w komentarzach, czy gdzieś nawet na Twitterze, dziennikarze i tak dalej, oni sobie też muszą zdawać z tego sprawę, że też działają trochę na szkody klubu. Tak? Przykładowo klub jest w tym momencie e, można powiedzieć. E, w rękach stowarzyszenia. Wiadomo, że czasami coraz więcej klubów, coraz więcej osób zamożnych. Yy tymi klubami po prostu się interesuje i tak dalej i często po prostu to może spowodować to, że wejdą, zobaczą jaka jest otoczka wokół klubu i, i to powoduje to, że, że czasami nawet jeżeli klub jakieś negocjacje prowadzi czy, czy, czy chce z tymi jakimiś potencjalnymi osobami, którzy chcą jakieś swoje pieniążki wesprzeć klub, utrudniają takie rzeczy i, i mówię, no fajnie jest sobie coś napisać siedząc przed telefonem czy przed, przed komputerem, ale trzeba sobie też zdawać sprawę, że w dzisiejszym świecie social mediów ma to niesamowite znaczenie, i bardzo dużo osób to, to śledzi. I mówię, i niekoniecznie pozytywnie wtedy patrzy na cały klub, który jest, widzę w Łódź. Marcin Taraciński napisał mi, że wypowiadasz się jak zawodowiec, i chyba to prawda. Moim i waszym gościem był Patryk Stępiński, który chyba słusznie zauważył, że razem tworzymy siłę, i od nas, ode mnie, od Patryka. I również od Was, drodzy kibice, zależy los naszego klubu, od tego jak funkcjonujemy jak, jako społeczność. Patryk, bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś nominację to... Wy... jakąś do następnej tej? Słuchaj, no możemy, zobaczymy, czy pociągniemy ten format jakoś w Łodzi, jeżeli będzie takie zainteresowanie kibiców. O, zróbmy eksperyment. Jedynki na czacie, jeżeli chcecie, żeby live z zawodnikami był kontynuowany, atakujcie. A ja jeszcze raz, Patryk, bardzo Ci dziękuję, że tą nominację od Przemka Kity przyjąłeś. No i... Czekamy. Mam tylko te, taką nadzieję, że właśnie teraz był live tutaj, jeżeli ktoś miał jakieś właśnie tutaj do mnie jakieś uwagi czy chciał cokolwiek wyjaśnić, że to był na to, na to na pewno w tym momencie na to czas. No i, 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 i mówię, no bo komentarz to jest bardzo łatwo napisać, a, a tutaj każdy miał taką, taką możliwość, że spodziewałem się tych pytań, że, że będą troszeczkę ostrzejsze, czy będą troszeczkę trudniejsze. Ja tutaj mogę powiedzieć, chciałem jak, jak naj, najlepiej na nie odpowiedzieć, żeby po prostu nie mylić komuś oczu, yy, ani, ani nie odpowiadać tak, tak zbywczo można powiedzieć i mam nadzieję, że mi się to udało. Moim waszym gościem był Patryk Stępiński, zawodnik pierwszej drużyny Widzewa. Dużo jedynek na czacie, więc na pewno przemyślimy organizację ponownie live'a z jednym z zawodników. Patryk, kogo nominujesz? A, Bajek Pociobut ma zawsze takie poczucie humoru. Myślę, że też na pewno będzie miał. Okazję, żeby te osoby, które do Niego mają jakieś pytania albo jakieś wątpliwości co, co, co do Jego osoby, żeby, żeby tak samo usiąść tutaj, bo mówię, bo czasami się tak zdarza, że, że można powiedzieć, ktoś przyjdzie i się boi, boi niewygodnych pytań, a później, jak się okazuje, czasami moimi, można to, swoją osobę całkowicie inaczej, inaczej przedstawić. Są też takie osoby, które przed kamerą się strasznie stresują i, i można powiedzieć hmm, Zupełnie inaczej się wypowiadają, a siedzi się z nimi, można powiedzieć, na kawie czy w pokoju, i to jest zupełnie inna osoba. I na pewno też taki, taki live jest, jest po to, żeby inaczej przedstawić zawodnika. Jeżeli jakiś kibic ma o kimś jakieś swoje już wyrobione zdanie, to na pewno jest też okazja do tego, żeby, żeby bezpośrednio się przekonać o tym, że my też jesteśmy normalnymi ludźmi i nie jesteśmy osobami, które tutaj yy, nie umieją się wypowiedzieć, nie myślą i nie biorą wszystkiego do siebie. My też dużo rzeczy analizujemy, też na pewno dużo, dużo rzeczy sobie przemyślimy, czy to w stosunku do, do jakichś wypowiedzi po meczu, czy do naszego grania, także spokojnie, my też, też wszystko analizujemy, też nie zawsze jesteśmy zadowoleni i to, że nawet po meczu czasami ktoś się uśmiechnie, czy ktoś czy ktoś zostanie akurat przez kamerę złapany, to nie znaczy na to, że nie zależy mu, albo że miał na przykład gdzieś to, że, że, że meczu no, nie wygraliśmy. Po prostu każdy na swój sposób czasami te emocje, te emocje wyraża. To było słowo na niedzielę od Patryka Stępińskiego. Dziękujemy, że byliście z nami. Fajny wieczór za nami, ponad 45 minut rozmowy. Jutro pierwsza drużyna Widzewa zamelduje się już pod sercem Łodzi po locie i sporej, w zasadzie długiej podróży autokarem. Dziękuję, że byliście. Do usłyszenia. Cześć.